17 listopada wspominamy świętego Grzegorza Stur, biskupa. Grzegorz Stur jest pierwszym historykiem Franków. Żył na pograniczu rzymskiej i germańskiej Galii. Miał na imię Jerzy Florentyn. Imię Grzegorz przyjął dopiero przy objęciu stolicy biskupiej, ku czci biskupa z Langres, swojego poprzednika. Święty pochodził ze znakomitej i pobożnej rodziny z Auvergne. Urodził się 30 listopada 538 roku. Jego ojciec umarł przedwcześnie. Po śmierci męża matka wróciła do swojej posiadłości w Burgundii, a 8-letniego Grzegorza oddała na wychowanie wujkom, świętemu Nicencjuszowi i świętemu Galii. Pierwszy z nich był potem biskupem Lyonu, drugi biskupem Clermont. Obaj wychowawcy mieli wiele ksiąg, w których Grzegorz lubił się rozczytywać. Najbardziej interesowały go książki historyczne. Historia Kościoła Eusebiusza z Cezarei, przetłumaczona z języka greckiego na łacinę. Świętego Hieronima o mężach znakomitych oraz Akta Męczeństwa. A także dzieła Suplicjusza Severa i Apolinarego z Sydonu. Chętnie sięgał także po rzymskich klasyków. W wieku 25 lat otrzymał święcenia diakona. Niedługo potem zachorował. Dla odzyskania zdrowia udał się z pielgrzymką do grobu świętego Marcina Stur, gdzie faktycznie doznał uzdrowienia. Pozostał przez pewien czas przy tamtejszym biskupie, Eufroniuszu, który był jego krewnym, po czym wrócił do Burgundii. Kiedy niebawem wuj Nicencjusz został biskupem w Lyonie, podążył za nim. Po kilku latach zmarł biskup Tur i tamtejszy kler wraz z ludem powołali ówczesnym zwyczajem na jego miejsce Grzegorza. Rządy pasterskie przyszło mu pełnić w trudnych czasach. Król Lothar I zdołał wprawdzie zjednoczyć państwo pod swoim berłem, jednak po jego śmierci w 561 roku czterej synowie wszczęli bratobójczą wojnę. Powstał chaos, kraj szedł w gospodarczą ruinę. Zamęt nie ominął Tur. Grzegorz pośredniczył między skłóconymi stronami i usiłował doprowadzić do zgody. Swoim talentem i odwagą oraz obroną pokrzywdzonych zdobył powszechne uznanie. Często uciekano się więc do jego pośrednictwa. Pozyskał sobie także przyjaźń króla Chilperta, który w niejednym wypadku spieszył mu również z pomocą. Grzegorz zmarł w opinii świętości 17 listopada 594 roku. Pochowany został w Bazylice Świętego Marcina, a nie w katedrze, gdyż taką właśnie wyraził wolę. W wieku VII święty Audenus wystawił mu bogate mauzoleum. Zniszczyli je wprawdzie Normanowie, ale odbudował je Erweusz, skarbnik katedry. Największą przysługę swojej ojczyźnie sprawił święty Grzegorz Stur przez napisanie jej historii, zwłaszcza jej początków. Bez historii Franków niemożliwe byłoby dla współczesnych historyków zorientowanie się w mnóstwie nazw geograficznych i etnicznych królów i książąt ówczesnych szczepów frankońskich. Ponadto święty Grzegorz zostawił jeszcze inne cenne pisma, między innymi Cuda świętego Marcina, Cuda świętego Juliana, Cuda świętego Andrzeja, Życie ojców, Chwała męczenników oraz Chwała wyznawców. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy, świętego Grzegorza, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.